Miasto Chorzów zamieniło dług ruchu Chorzów w wysokości prawie 3 milionów złotych na akcję klubu. Dzięki temu ruchowi Chorzów stał się największym, choć nie większościowym udziałowcem w spółce. Zamiana pożyczki na akcję to kolejny element rewitalizacji. To jest pożyczka, która została udzielona ruchowi po to, żeby ruch w pewnym momencie utrzymał płynność, co się udało. Ten stary dług wisiał, postanowiliśmy go zamienić za akcję, skasować go, zmniejszą się koszty finansowe ruchu, zmniejszy się poziom zadłużenia, zwiększy się udział miasta w akcjonariacie. Po zamianie miasto Chorzów będzie miało około 30% udziały w klubie. Przez ostatnie lata klub systematycznie zmniejszał swoje zadłużenie. Jeszcze około 5 lat temu było to 60 milionów złotych, teraz nieco ponad 20 milionów. Na pewno zwiększy wiarygodność, też pokaże w bilansach klub, że kolejne te złe cyfry są wymazywane i myślę, że to jest na pewno, tak jak każdy by gdzieś miał odpisany kredyt, nie wiem, hipoteczny, komuś by spadł z głowy, to naprawdę tutaj wielkie, wielkie dzięki dla miasta, że to się podziało. Niwelowane są długi, pojawiają się też sukcesy sportowe. Ruch, który jest beniaminkiem Fortuna pierwszej lidze po 13 kolejkach, jest liderem w tabeli. Ma tyle samo punktów, co Puszczanie Połomice. Na pewno ten wynik jest fajny, zadowalający, no bo co tu dużo powiedzieć, no każdy chciałby być na naszym miejscu z tych drużyn, które występują w lidze, ale z drugiej strony też musimy na to patrzeć z takim olbrzymim dystansem, respektem dla całej tej ligi, bo nie takie rzeczy się tutaj zdarzały i nie takie drużyny prowadziły po pierwszych rundach, a kończyły gdzieś tam dużo niżej, także my musimy być przygotowani na to, że czeka nas jeszcze wiele trudnych wyzwań. W klubie liczą też na to, że dobre wyniki przyciągną kolejnych sponsorów, a ci z kolei pozwolą usunąć z bilansu kolejne złe cyfry.